Cześć, to Marek Sekielski. Chcę Cię prosić o drobną przysługę. Wejdź na stronę sekielscy.pl/extra. Jest tam specjalne wydanie mojego podcastu o nałogach. Zajrzyj tam, by wesprzeć bardzo potrzebujących ludzi. Z góry dziękuję. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Ania Korytowska i zapraszam na kolejny odcinek podcastu programu Spotkania. I moją dzisiejszą rozmówczynią jest Anna Szmawonian, wykładowczyni, terapeutka specjalizująca się w choreoterapii, muzykoterapii, arteterapii. Oczywiście te pojęcia zaraz przybliżymy. I w swojej pracy stawia na podejście holistyczne. I Aniu, opowiedz proszę o tym podejściu holistycznym. Dlaczego ono jest tak ważne i jakie ma ono zastosowanie w psychoterapii? To jest bardzo ważne, ponieważ patrzymy na pacjenta całościowo, tak? Właśnie ważna jest psychiczna część, fizyczna, duchowa, tak, pacjenta, więc traktuję całościowo pacjenta też. Zresztą to, co robię, to też jest związane właśnie z podejściem holistycznym, czy ta muzykoterapia, czy choreoterapia. To jest wszystko związane właśnie z podejściem holistycznym do pacjenta. Czyli właśnie, bo często patrzymy osobno, tak? Osobno dbamy o zdrowie fizyczne, osobno dbamy o zdrowie psychiczne. A podejście holistyczne mówi o tym, że to wszystko jest połączone, zgadza się? Całościowo, tak, jak najbardziej. Tak, nie oddzielam tego. Tak? Jeżeli pacjent przychodzi z konkretnym problemem, to też nie zatrzymuję się na tym problemie, tylko właśnie całościowo patrzę. Bo problem może leżeć gdzieś dużo głębiej. Dużo głębiej i dużo dawniej się zaczął ten problem, więc to też jest omawiane. Tak, szukamy tego korzenia, tego problemu i przepracowujemy to. A jak przepracować problem za pomocą muzykoterapii? Z muzykoterapii korzystamy w grupie. Jest psychodrama muzyczna, są projekcje muzyczne. Psychodrama muzyczna wybieramy spośród grupy osobę, z którym na przykład pacjent miał problem wcześniej, tak? Wchodzą w rolę pacjenci i odgrywają rolę sytuacji czy z wydarzenia właśnie, które wywołują takie silne emocje. Więc poprzez instrumenty to się dzieje, jeżeli chodzi o muzykoterapię. Instrumenty są takie małe, edukacyjne, więc nie trzeba umieć grać na instrumentach, nie potrzebujemy muzyków. To jest wyrażanie właśnie emocji czy jakiegoś tam wydarzenia poprzez właśnie grę na instrumentach. Jak pacjent trafia na taką terapię? Czy faktycznie idzie i zapisuje się i wtedy uczęszcza? Czy podczas psychoterapii jest kierowany właśnie na taką, na taki nurt? Czy nurt to jest złe określenie? To jest metoda psychoterapii, tak? Która jest wyrażana właśnie przez pacjenta w niewerbalny sposób. Bo kiedy my idziemy na psychoterapię, no to mówimy, tak? A tu jest niewerbalnie, więc wyrażamy niewerbalnie. To jest praca troszeczkę inna. I często więcej mówimy poprzez to niewerbalny przekaz, niż chcemy, pacjenci chcą mówić, tak? Także to jest łatwiejsze. Gdzieś podświadomie to wyrzucają z siebie trochę, czy? Też, ale jakby ciało, nie da się nad ciałem panować. Więc kiedy grają, też zwracamy uwagę na ciało, na mowę ciała. I na to, co wyraża ta gra. Często mówią, że nie umiem grać, więc nic nie zagram. Ale wtedy mówię, to proszę po prostu zagrać tak, jak czujesz, tak? Wykonać tę czynność. Wykonać tą czynność. I wtedy też analizowana jest przez grupę, co zauważyli, co widzą w tej osobie, czy grając jest agresywna, czy wręcz uległa bardziej podczas właśnie tej psychodramy muzycznej. Właśnie, bo ta psychodrama mnie bardzo, bardzo zainteresowała. Czy to jest tak, że na przykład powiedzmy, że ktoś jest po ciężkim rozwodzie, tak? I jak
taką sytuację przepracować za pomocą psychodramy? W jaką sytuację się wcielić? Ciężko to wytłumaczyć, ale wtedy wybiera z grupy, na przykład jeżeli nie umie rozmawiać z mężem, bo jest cały czas kłótnia, to wtedy z grupy wybiera osobę, która wchodzi w rolę męża. I gra do męża, tak? Grają ze sobą. I też analizujemy, czy ta gra, czy ten mąż jest agresywny, bo ta osoba, która wchodzi w rolę męża, to tak jakby wchodzi w energię tego męża i rzeczywiście gra tak, jak rozmawia mąż w domu. I patrzymy z boku, tak? Czy jaka jest to rozmowa, czy kto jest agresywny, kto nie umie rozmawiać. Później modyfikujemy to. Jeżeli mąż jest agresywny i żona nie może mu nic wytłumaczyć, no to wtedy robimy tak, że ta osoba, która wchodzi w rolę męża, ma słuchać, tak? Delikatnie grać na instrumencie, żeby żona mogła mu wszystko wyrzucić, powiedzieć, ale poprzez grę na instrumentach. I wtedy, kiedy taka osoba wraca do domu, to ma wrażenie, że już wszystko powiedziała. I o to chodzi, że nie ma wtedy tego trzymania w sobie. I tego napięcia. Tak. I inaczej wtedy też zwraca się do męża, bo już tak jakby ma to przepracowane. Czy to są zajęcia anonimowe? Czy w grupie, właśnie w tej terapeutycznej grupie się zawierały jakieś przyjaźnie i nieprzyjaźnie? Czy to jest faktycznie anonimowo? Nie, poznajemy się wszyscy. Tak, czyli wszyscy jest mówią, też to budowanie zaufania. Tak. Wszystko to, co się dzieje w grupie, to nie wychodzi. No, taka jest zasada. Omawiamy też zasady grupowe, tak? Jak to wygląda, więc nic nie wynosimy na zewnątrz. Są przyjaźnie. Tak, mogą się zaprzyjaźnić. Oczywiście miałam taką grupę. Wszystkie kobiety się zaprzyjaźniły ze sobą. Więc są koleżankami teraz. Czyli tak także właśnie zdarza się też. Czyli tak. Oprócz zaufania, budowanie też takiego siostrzeństwa i wsparcia. Tak, wsparcia, bo to jest integracja też, tak? Integracja też, współczucie do innej osoby, dużo życzliwości jest w takiej grupie. Tak, pracujemy nad tym oczywiście. Ale może można też znaleźć osobę o podobnej wrażliwości do swojej. Tak jest. No właśnie, tu jest muzykoterapia, ale mamy też choreoterapię. I chociaż może się wydawać, że podobne, to czy są podobne, czy inne? Nie, choreoterapia to jest tak jakby nurt arteterapii. To jest leczenie tańcem i ruchem. Terapia tańcem i ruchem. Więc to jest odblokowanie ciała, bo często pacjenci myślą, że jak pójdą do psychiatry, wezmą leki, to już nie będą mieli żadnych problemów. A tak nie jest, tak? Leki działają w inny sposób, a praca terapeutyczna jest zupełnie inna. Choreoterapia odblokowania tych wszystkich emocji poprzez właśnie ten ruch. Tańczymy, ćwiczymy różne, też w parach są ćwiczenia, dotyk w bezpiecznym otoczeniu. To też jest bardzo ważne, tak? Więc dużo takich ćwiczeń, tańca, czy też pod koniec medytacji. Ja to łączę, bo mam dużo takich różnych tych, prowadzę terapii, więc czasami łączę te terapie, czy dodaję mindfulness pod koniec. Także tak. Takie też bardzo połączenie. Ciekawe są. Tak. Też to holistyczne podejście. Tak, znowu to się holistyczne. Przewija, tak jak mówię, tak. W każdej tej terapii jest to podejście holistyczne i tak też patrzę na pacjenta też. A powiedz mi, bo to nie są oczywiste wybory. Skąd u ciebie to zainteresowanie i pójście w tą muzykoterapię i choreoterapię? To było tak, że ja ukończyłam Akademię Muzyczną. Czyli ta muzyka gdzieś zawsze w twoim życiu gdzieś była. Zawsze była. Byłam pianistką, też uczyłam w szkole muzycznej. Przygotowałam dzieci na konkursy i koncerty, tak troszeczkę bardziej ambitnie. Więc tak. I później zachorowałam na taką autoimmunologiczną chorobę. I chciałam sobie pomóc troszeczkę. Ja nie myślałam, że ja zmienię zupełnie swój zawód. Więc to się wydarzyło nagle. Kiedy chciałam właśnie sobie pomóc, to uznałam, że pójdę na taki kierunek, który jest mi bliski. Więc poszłam na muzykoterapię kliniczną. I to jest 3-letnia taka szkoła, więc w ciągu 2 lat eksternistycznie ukończyłam. I zaczęłam staż w szpitalu. I dopiero poczułam, że ja chcę to robić.
tak? Ten kontakt z pacjentem. To wszystko we mnie się zmieniło, że nie tylko ja sama chcę sobie pomóc, a sobie bardzo pomogłam, więc stanęłam też na nogi, też mogłam funkcjonować w ogóle. Więc to nie tylko to, a też pomoc, żeby innym móc pomóc, tak? Więc weszłam w to. To mnie wciągnęło. Weszłaś, wciągnęło cię, tak. I w tym jesteś. A dla kogo jest muzykoterapia i choreoterapia? Jakie właśnie stany może leczyć? Myślę, że wszystko, tak? Tylko grupę trzeba dobrać, tak? Pod kątem danego zaburzenia czy danej choroby. Więc ja w większości pracowałam z zaburzeniem odżywiania. Też i w szpitalu państwowym, i prywatnie to były pacjenci z zaburzeniem odżywiania. Czyli w szpitalach psychiatrycznych też jest tak. Muzykoterapia i choreoterapia, tak? Jak najbardziej, kliniczna, tak. To jest właśnie muzykoterapia kliniczna, to się różni, tak? Właśnie te techniki się różnią, metody pracy z takim pacjentem. I właśnie jak na przykładzie zaburzeń odżywiania tę muzykoterapię kliniczną się stosuje? Tak samo. Tak samo, techniki są takie same, jeżeli chodzi o grupę, tak? Znaczy praca z pacjentem tak naprawdę, czy to jest zaburzenie odżywiania, czy zaburzenie osobowości, no to techniki nie zmieniamy, tak? Więc czyli mamy pracujemy. Schemat działania? Tak, stałe są techniki, jeżeli chodzi o grupę, więc tylko patrzymy pod kątem jakby takich pacjentów, jak oni reagują. Bardziej w tym kierunku, tak? Można kierować się tym, że każdy pacjent reaguje inaczej, jeżeli ma zaburzenie odżywiania czy zaburzenie osobowości. Więc po prostu dopasowuje bardziej czy delikatniej robimy to, ostrożniej wchodzimy w te techniki czy w tą psychodramę muzyczną, tak? Także w ten sposób. W twojej pracy masz bardzo dużo kontaktu z ludźmi, tak jak podkreślasz, że ten kontakt jest bardzo ważny. A jaki był ten kontakt na początku? Bo przyjechałaś do Polski w wieku? Oj, nie będziemy mówić, bo zaraz będziemy liczyć. Ja ukończyłam Akademię Muzyczną i przyjechałam. Po studiach, rozumiem, dobrze. Roku nie będziemy podawać. Nie będziemy podawać, absolutnie nie. No dobrze, to przyjechałaś do Polski. Do pracy. I jak się tu odnalazłaś? Przyjechałam do pracy właśnie w szkole muzycznej. Zaczęłam już po 2 miesiącach. Jeszcze nie mówiłam dobrze po polsku, więc zaczynałam mówić troszeczkę po polsku, bo tu się nauczyłam. I to bardzo szybko musiałam się nauczyć, żeby móc pracować z dziećmi. Byłam dosyć wymagającą nauczycielką, ale jeżeli chodzi o sam przyjazd i jak się czułam, no to było ciężko. Było ciężko, ponieważ zupełnie inny kraj, inne zwyczaje. Ja, jak mówiłam po rosyjsku, to też nie byłam akceptowana, jeżeli chodzi o na zewnątrz, gdzieś tam jak kupowałam nawet coś, to zawsze byłam ruska. No właśnie, bo to jest... To jest przerażające. Ja rozmawiałam też, była u mnie Kedia Lijewa, to jest uchodźczyni z Czeczenii. I też opowiadała o tej niechęci, którą spotykała praktycznie na każdym kroku po przyjeździe. Jak myślisz, tak z perspektywy psychoterapeutki i też z perspektywy osoby, która do Polski przyjechała, skąd się bierze ta niechęć? No to jest takie głębokie pytanie, jeżeli chodzi o język rosyjski. Więc bardziej powiem, że to dla osoby, która przyjeżdża, jest bardzo trudne. Bardzo trudne, ponieważ oczekujemy jakiejś tam pomocy, życzliwości. I tej życzliwości nie ma. Tak? Ja byłam tak wychowana też z tą życzliwością do innych osób. Z wrażliwością, ze współczuciem. Więc ja to przekazywałam tu w Polsce, jak na przykład pani starsza przechodziła ulicę, to u nas od razu się bierze pod tę rękę i pomaga. No to na mnie patrzyli, po pierwsze bała się ta pani, do której podchodziłam, po drugie bardzo niechętnie, że co ja robię, a ja mówiłam, że chcę pomóc, bo tak zostałam wychowana. I to było takie naturalne. Taki odruch, tak? I tu zauważyłam, że
muszę uważać po prostu na jakieś takie różne sytuacje. Albo na przykład u nas nie ma domów wytrzeźwień. Mhm. Więc takich osób, które piją alkohol, no to no piją, ale nie tak, żeby na ulicy gdzieś tam ktoś tam został, więc ja dopiero zobaczyłam to w Polsce. Mhm. Takich osób było dużo wtedy, nie wiem, bo nie miałam samochodu, może jeździłam autobusami, więc więcej tak, spotykałam. Tak, a też raz w komunikacji, tak, troszeczkę na inaczej. Tak, też. Tak. Ja chciałam im pomóc. Mhm. Myślałam, że coś z nimi się dzieje. Ja się dziwiłam, że nikt nie podchodzi, że on leży i nikt nie podchodzi, więc ja podchodziłam, chciałam pomóc i ktoś tam mi mówił, ale on jest pijany, proszę pani, proszę zostawić. Także uczyłam się, po prostu uczyłam się, jak jest w Polsce, co można, czego nie można, na co zwracać uwagę, na co nie zwracać uwagę, czy też pamiętam i to mi zostało w pamięci, kiedy zimą po prostu na śniegu spadłam i nikt do mnie nie podszedł, żeby podał ręki, tak, żeby mogła wstać. Ja czekałam, bo źle się czułam z tym wszystkim, a u nas to by od razu by podeszli, podaliby rękę, tak. Zainteresowali tak, się, a z tak, tego co tak. mówisz, to każda z tych sytuacji pokazuje taką obojętność. Tak. Parę dni temu rozmawiałam ze swoją przyjaciółką, ty też trochę a propos tej obojętności. Że na przykład jak ktoś płacze na ulicy, to czy druga osoba podejdzie i zapyta, czy pomóc, czy wszystko jest okej? Nie wiem. Z tego, co mówisz, to wydaje się, że w Polsce chyba byśmy mieli z tym problem. Też oczywiście nie chcę generalizować, nie chcę uogólniać, ale taka obojętność, ona nie jest dobra, prawda? Myślę, że nie, no, raczej by nie podszedł, ale ostatnio miałam taką sytuację. Teraz jak powiedziałaś, z córką byłam, wchodziłam do sklepu i siedziała pani obok sklepu i płakała. Ja podeszłam do niej i zapytałam, czy potrzebuje pomocy. Ale bardzo niemiło odpowiedziała, że nie. Tak, więc znowu i moja córka mówi, mama, dlaczego podeszłaś? Ja mówię, no bo płaczę, chciałam pomóc, tak? Bo może potrzebuję jakiejś pomocy. Tak, więc znowu tak jakby powtórzył się znowu schemat. Znowu to odrzucenie. Odrzucenie, schemat tego, że raczej. I może dlatego ludzie też się boją podejść, bo nie wiedzą, jaka reakcja będzie. Więc no nie wiem. Ale jest to coś takiego, jest jakaś taka samotność, tak? Że każdy może liczyć tylko na siebie. Właśnie, i że ta taka anonimowość, która, no nie wiem, czy zawsze jest dobra. Jak ty uważasz? Uczę pacjentów też proszenie o pomoc. Tak, kiedy potrzebujemy tej pomocy, żeby umieć też prosić, żeby nie zostać z tym problemem sam na sam. I to też jest bardzo ważne. Tak, więc mamy problem w ogóle z proszeniem o pomoc. Mamy problem z proszeniem o pomoc, mamy też problem ze stresem, tak. Bo jesteśmy zestresowani. Ostatnio wiele mamy tych sytuacji, które mogą ten stres powodować. I ty na stres proponujesz mindfulness, tak? Na czym polega ta technika? No to jest redukcja stresu, trening uważności, koncentracji na tym, co robimy, tak? Bo my raczej myślimy bardzo dużo. Pokłócimy się gdzieś z kimś, wracamy do domu i dalej się kłócimy, tak? Cały czas przerabiamy to. Czy tak powiedziałam, nie tak powiedziałam, trzeba było inaczej powiedzieć. I te myśli powodują, że chorujemy, tak? Bo to na nas działa, to co myślimy. Więc ja zawsze zwracam uwagę na nasze myśli. O czym myślimy? Bo dalej są i emocje, i ciało, pojawiają się emocje po tych myślach i ciało reaguje, tak? Jak reaguje. Więc na to zwracam uwagę, na nasze myśli, koncentrację na tym, co robimy. Uczymy się tego. Piję herbatę, no to koncentruję się na herbacie, na smaku, a nie myślę o czymś innym. To jest taka właśnie koncentracja.
uwagi. Ta koncentracja jest, jest bardzo ważna, tylko chyba bardzo trudno. Ja wiem po sobie, że czasami jak te myśli tak gonią, to ja automatycznie wykonuję niektóre rzeczy. Coś robię, ale myślami jestem zupełnie gdzie indziej. Tak. I czy to jest metoda jakichś małych kroków, żeby dojść do tego, żeby tej uważności się nauczyć? Tak, oczywiście. To nie jest tak. No to trzeba codziennie po pierwsze ćwiczyć, tak? Chociaż te 20 minut poświęcić na to. Dla siebie. Kiedy mówią nie mam czasu, no to dla mnie to, no to znaczy, że w ogóle nie zwracamy na siebie uwagi, tak? To znaczy my nie jesteśmy ważni, bo jeżeli ja dla siebie nie mam 20 minut, to co to znaczy? Więc ja poświęcam te 20, nawet więcej dla siebie i uczę tego też, żeby zadbać o siebie. To jest bardzo ważne, tak? Jeżeli my nie zadbamy o siebie, to jak możemy zadbać o kogoś innego? Jeżeli my jesteśmy słabe, to jak możemy zadbać o kogoś innego? Więc ja muszę być silna, żeby pomagać komuś, tak? Jeżeli nie jestem silna, to nie pomogę. Tak samo jest trochę z miłością do siebie, że dopóki sama siebie nie pokocham. Tak, bo to jest bardzo ważne. Najpierw kochamy siebie, później kochamy innych, ponieważ najpierw musimy zrozumieć, co to jest za uczucie, tak? Kochamy siebie, szanujemy siebie przede wszystkim, akceptujemy siebie i później możemy kogoś też nauczyć się akceptować, szanować i kochać. To jest bardzo ważne. Kluczowe. I poświęcamy sobie czas. I mówisz o tych 20 minutach. Co w tych 20 minutach należy zrobić? Ja tak zadaniowo bardzo podchodzę. Co w tych 20 minutach należy zrobić, żeby właśnie tej uważności się gdzieś tam nauczyć? 20 minut to jest takie minimum. Ja oczywiście wiem. Ja tak powiedziałam, bo wszyscy jak mówią nie mają czasu. Ale 20 minut dla zapracowanych. Tak, tak. 30 minut medytacji takiej, tak? Z uważnością właśnie. I no to są też zajęcia mindfulness. Przychodzimy, uczymy się tego, tej uważności, a później już kontynuujemy w domu. I tak małymi krokami? Małymi krokami. Od razu się nie da. Tak. Też jest bardzo ciężko, kiedy nigdy nie robiliśmy tego, jednak usiąść czy położyć się i koncentrować się na czymś albo słuchać coś. Też pytają, mówią, źle zrobiłam, bo zaczęłam myśleć o czymś innym. Ja mówię, okej, to znaczy, że jakby jeszcze nie jesteś gotowa i to też jest dobrze, tak? To też wszystko jest dobrze. Nie ma czegoś takiego, że źle robimy. Wszystko robimy dobrze. Nawet jak już leżymy i po prostu koncentrujemy się. Zresztą, kiedy myśli przychodzą, to jest właśnie nauka znowu jakby zatrzymania się i powrót do tego oddechu, czy do tego, co słuchamy. Tak? Czyli to też jest właśnie ta uważność. Uważność. Tak, zauważyłam tą myśl, ale kieruję znowu z powrotem na to, co słucham, czy na ten oddech, na to, co medytuję i robię w tym momencie. To jest właśnie ta uważność. Tak, na tym polega, żeby zauważyć, że jednak nasze myśli uciekają i także nie ma pojęcia, że źle coś robię. Wszystko jest dobrze. Czy w ogóle w psychoterapii funkcjonuje takie pojęcie, jak coś jest źle robione, że coś robię źle? Nie, no nie mówimy, że coś robię źle, tylko patrzymy, co można zrobić, żeby zmienić to, tak? Albo popracować nad tym. W ten sposób bardziej. W tym kierunku. Wrócę do tego mindfulnessu. Czy mindfulness może pomóc w przezwyciężaniu lęków? Jak najbardziej, tak. Bo tak jak zresztą rozmawiałyśmy przed tą rozmową, żyjemy w sytuacji, która bardzo silnie na nas wpływa, tak? No, wczoraj właśnie, tak jak tobie opowiadałam, jechałam samochodem i usłyszałam, że poszczególne województwa szykują się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Że jest ryzyko, rozmawiamy w poniedziałek, w sobotę będzie emisja naszej rozmowy i nie wiemy, co się wydarzy do tego czasu. I ten lęk jest, myślę, nieunikniony, ale jak go może opanować, jak go zracjonalizować? Czy w ogóle tak się da? Lęk jako emocja jest nam potrzebna. Tak? W ogóle każda emocja, tak jak zawsze mówię, każda emocja jest potrzebna, czy złość, czy lęk. Lęk jest nam potrzebny, ale kiedy jest za dużo tego lęku, no to czasami już nie możemy funkcjonować już, tak? Teraz pandemia i właśnie tak jak mówisz, za dużo się dzieje i za dużo w nas jest lęku. Dużo pacjentów mówi o tym. Jeżeli będziemy wchodzić w to, w
ten lęk, no to przestaniemy funkcjonować zupełnie, tak? Możemy wejść też w zaburzenia już lękowe. Także ja proponuję zawsze żyć jakby tu i teraz, koncentrować się na tym, co robimy, bo cokolwiek będzie, nie jesteśmy w stanie zmienić, tak? No nie od nas to wszystko zależy. Więc koncentrować się na tym, co robimy, na pracy, na dzieciach, na rodzinie, na bliskich osobach i w ten sposób funkcjonować. Mhm. A życie nam pokaże, w którym kierunku pójdziemy. Tego lęku jest dużo. Mhm. I w twojej pracy też się spotykasz z tym, tak. Że pacjenci przychodzą, tak. Mówią, że się boją? Tak, tak, bardzo, bardzo. Bardzo. I no, ten mindfulness też pomaga. Właśnie koncentrowanie się na czymś innym, wyciszanie. Właśnie ta pomoc sobie. To jest bardzo ważne. Musimy pomagać sobie, tak? Tą medytacją, tym wyciszeniem, tą koncentracją uwagi, a nie koncentracją na tym, co będzie. Bo może do tego nie dojść. Tak? A my już przeżywamy codziennie. No to szkoda tego czasu, że ja siedzę teraz, płaczę, bo będzie coś złego, a może do tego nie dojść. No miejmy nadzieję, tak? Więc na ten moment warto zadbać o siebie. To przeżywanie sytuacji, która się jeszcze nie wydarzyła, to też jest jakby generowanie jakiejś takiej sytuacji lękowej, prawda? I jakiegoś takiego, no właśnie, nie chcę mówić zatruwania, bo nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale zatruwania swojego organizmu i siebie. Tak, bo jeżeli my się boimy, no to zaczynamy myśleć. Będzie źle, nie wiem, będzie wojna, co ja zrobię, nie wiem, no różne myśli się pojawiają. Wszystkie te czarne scenariusze gdzieś tam się generują. I wtedy też emocje. Wchodzimy głęboko w lęk, niepokój, zdenerwowanie też. No to ciało reaguje wtedy, tak? Bicie serca szybkie, pocenie się. No to wtedy też chorujemy. Wchodzimy już w chorobę jakąś tak. Jak taką. Czujemy, że ten lęk się pojawia i że się zaczynamy zagłębiać w ten lęk, to co zrobić w takiej sytuacji? Zatrzymać myśli. Zatrzymać myśli. Skoncentrować teraz, na czymś innym? Skoncentrować na tym, co teraz robię. Co dzisiaj mam zrobić, co jutro mam zrobić, tak? Bo zawsze mówię, kiedy będzie problem, to wtedy będziemy się zastanawiać, co mamy zrobić. Ale może tego problemu nie być. To dlaczego ja mam od dzisiaj wchodzić w ten lęk, jeśli ja nie wiem, co za tydzień będzie? Tak, to o to mi chodzi, że w tym czasie nie myślimy o tym, co będzie właśnie za tydzień. Tylko jak za tydzień będzie coś takiego trudnego, to będziemy się zastanawiać, jak zrobić, jak z tego wyjść. I ty takie podejście w swoim życiu stosujesz? Tak, jak najbardziej. A zawsze tak było? Nie, absolutnie. Absolutnie. Przed pracą nad sobą na pewno wchodziłam w lękowe sytuacje. Zresztą jakby miałam tą autoimmunologiczną chorobę, to już wiedziałam, że coś spowodowało. I dlatego teraz jakby pracuję nad tym, żeby nie dochodziło do tego. I bo ja zawsze mówię, jak będzie choroba, to już ciężko wyjść z tego, żeby później leczyć tą chorobę. Tak? Musimy zawsze pracować tak, żeby do tej choroby nie doszło. Więc to troszeczkę na moim przykładzie, tak? Oczywiście jakby z pacjentami nie rozmawiam o tym, ale to jest to, co ja zrozumiałam, że stres, mnie się wydaje, że ten stres, kiedy ja przyjechałam do Polski właśnie był taki duży. A to zrozumienie jest bardzo ważne w ogóle, tak życiowo. Tak. I to też pomaga w podejmowaniu różnych decyzji, że ja faktycznie, ja muszę tego chcieć, a nie, że ktoś mi powie, że ja coś powinnam. Tak. Tak samo jak z terapią jest, bo chcecie zapytać, czy uważasz, że terapia jest dla każdego? Czy to właśnie zależy od tego, czy ktoś na tę terapię chce się wybrać? To znaczy, w zależności od tego, jaki problem ma, tak? Zawsze z terapeutą można po prostu porozmawiać o swoich trudnościach. To nie musi być choroba. Wcale to jakby, ja nie mam chorych osób takich. Zresztą ja pracuję z takimi osobami, które mają po prostu trudności, tak? W życiu codziennym,
w rodzinie, z dziećmi, z mężem, z rodzicami. To bardziej takie. I o tym po prostu rozmowa też pomaga, bo często nie wiemy, jak rozmawiać z tym mężem, albo z matką, albo z ojcem. Młodzież się zamyka, jest bardzo zamknięta, więc rodzice nie wiedzą, jak dojść do tego dziecka. Tylko ja zawsze mówię, że to już jest za późno. Tak? Jeżeli przychodzą, kiedy dziecko ma 16, 15, 16 lat, i się zamyka, no to trzeba było trochę wcześniej zacząć. A rodzice są zajęci swoimi sprawami, pracują, dzieci zamykają się, przychodzą i chcą osoby, która ich posłucha, pokieruje. Więc dlatego też proszę rodziców, żeby przyszli. Rozmawiam z rodzicami, też trochę uczę, jak rozmawiać, jak komunikować się z dzieckiem, tak? Bo to jest tak ważne, żeby dziecko, żeby nie było chore później. Właśnie o to chodzi, że dziecko powinno mieć rodziców, rozmawiać z nimi, żeby było silne. I tu wracamy do tego holistycznego podejścia, że to nie jest tak, że coś się pojawia od tak. Nie. Powiedz mi, Aniu, w tych trudnych czasach, czego ja mogę Tobie życzyć? Aż głęboki wdech, wydech zrobiłam. Spokoju, cierpliwości, miłości. Bycie zawsze z bliskimi. Dla mnie to jest bardzo ważne. Dla mnie moja rodzina jest bardzo ważna. Tak, i bardzo się cieszę, że umiem rozmawiać z moimi dziećmi, że dzieci mówią do mnie wszystko. Rozmawiają, pytają. Jak ja wracam z pracy, wracam 21:30 do domu, to po prostu moja córeczka już czeka przy drzwiach. Już jak słyszy moje kroki, to już otwiera. I to jest szczęście. Ja uważam, że to jest, że ja osiągnęłam jakiś sukces w moim życiu prywatnym, tak? I jeżeli ja w życiu prywatnym osiągnęłam sukces, że mam taką rodzinę, z którego jestem bardzo dumna, no to ja mogę przekazać to dalej. To jest właśnie ta praca, nie? Nad sobą i możesz przekazać dalej. Więc dlatego jak ja przekazuję dalej innym, to jest takie prawdziwe. To jest takie prawdziwe, tak mi się wydaje. To z całego serca życzę Tobie tej właśnie bliskości z rodziną i zdrowia dla Was. I tak sobie myślę, że ta bliskość, ta rozmowa to jest bardzo ważne i ja wiem, że to może jest takie trochę sztampowe zdanie, ale żeby dbać o te relacje i tę bliskość i żeby rozmawiać, bo potem może być za późno niestety. Tak. I warto tu i teraz się na tym skupiać. Właśnie. Tu i teraz. Bardzo Ci dziękuję, Aniu, dziękuję za tę rozmowę i dużo spokoju i dla Ciebie, i dla Państwa. Wzajemnie. Dziękuję. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.